Witam wszystkich, Mateusz z tej strony, GP Reptiles. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak ja przygotowuję swój pojemnik do inkubacji jajek jusów. Jest to chyba najprostsza metoda, z jakiej można skorzystać. Jest ona, że tak powiem, idiotoodporna, czyli no ciężko tutaj popełnić jakikolwiek błąd. Mam bardzo dobre efekty, jeśli chodzi o inkubację jaj w ten sposób. Także przechodząc jakby do rzeczy, co będzie nam potrzebne? No oczywiście pojemnik. Tak, tutaj mamy zwykły taki pojemnik na takie klipsy, żeby pokrywka była dobrze zabezpieczona. Pojemnik ma 30 na 20 na 15 cm, czyli 30 długości, 20 szerokości, 15 wysokości. To w zupełności wystarcza. Następnie mamy papier do pieczenia. Zwykły taki papier do pieczenia. Następnie mamy kratkę do inkubacji jaj. Ta, jak widzicie, jest troszkę grubsza. Nie wiem, ile ona może mieć, z 5-6 mm, może nawet 7 grubości. Jest to tak zwana kratka rastrowa, używana przy oświetleniach. Z tego, co wiem, można ją też kupić w sklepach akwarystycznych, czy też w sklepach, które przydają akcesoria akwarystyczne. Używane to jest do raf koralowych. Gąbka. Zwykła, najzwyklejsza gąbka. Można ją kupić w markecie, taka do kąpieli. Ważne, żeby nie miała w sobie żadnych tam chemicznych, innych specyfików, dodatków, nic. No ale najzwyklejsza gąbka, dosłownie kilka złotych. No i woda oczywiście. Także nie za wiele nam jest potrzebne. Także przechodzimy do rzeczy. No więc mamy pudełko. Następnie gąbki. Gąbki kupiłem takie, żeby w miarę pasowały do mojego pudełka. Oczywiście można je docinać, to jest miękkie, tak? Zresztą ja też dociąłem, więc mam tutaj w połowie jedną dociętą, tak żeby wypełnić całe dno. Na tej zasadzie. No i chodzi nam o to, w momencie jak nalejemy teraz wody, żeby gąbki były zanurzone do połowy wody, tak? Oczywiście może być trochę mniej, trochę więcej. Ja tak wlewam i tak jest ok. Ważne, że jak już nalejemy wody, żeby te gąbki ponaciskać, tak żeby zassały one jak najwięcej tej wody. I wtedy pewnie trzeba będzie dolać cały czas w ten sposób, żeby co najmniej połowa ich była zanurzona. Także zacznijmy nalewać wody. Woda nalana, oczywiście nie starczyło mi w butelce, więc musiałem jeszcze trochę dolać. Ale generalnie chodzi nam o to, żeby, tak jak widzicie, przynajmniej połowa gąbek była zatopiona pod wodą. Jest to wystarczająca ilość, spokojnie powinna wystarczyć na okres całej jakby inkubacji. Także tak, odstawmy to. No i co dalej? Mamy to zalane wodą, tak? Na tym etapie pozostało nam włożenie kratki. Kratkę oczywiście kupujemy w dosyć większych formatach. To był bodajże kwadrat, jeżeli dobrze pamiętam, 60 na 60 cm, czy 80 na 80, jakoś tak. Oczywiście docinamy to pod wymiar i wkładamy kratkę do pudełka bezpośrednio na gąbki, ponieważ nie możemy położyć jajek bezpośrednio na gąbkach, z racji, że mają one zbyt dużą wilgotność i jajka by były narażone na zbyt wysoką wilgotność. Tak? Masło trochę maślane, ale wiadomo, o co chodzi. Jakby musi być ten bufor pomiędzy mokrymi gąbkami a samymi jajkami. No i cóż, woda jest zalana. Gąbki też powodują to, że w razie jak będziemy tym pudełkiem ruszać, czego oczywiście nie będziemy robić, bo będzie ono sobie stało w spokoju w inkubatorze, nie chlapie ta woda, tak, na jajka. Wcześniej używałem wermikulitu. Natomiast wermikulit jest generalnie, to jest czystsza metoda, tak, moim zdaniem. Wermikulit się przykleja do wszystkiego, te węże jak wyłażą, to też jakby się brudzą tym wermikulitem. Oczywiście nie jest to nic złego, tak, można je obmyć, coś tam, ale generalnie pudełko jest też dużo bardziej upaćkane, to wszystko się jakby lepiej jest, no brudzące, tak. Natomiast gąbki są sterylne bardziej, tak, można je wymieniać, można je używać wielokrotnie, tak, po wyinkubowaniu z niosu można je po prostu przemyć wodą i rok później wykorzystać znowu. Także tak to wygląda. Następnie po włożeniu tutaj jajek, za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda z jajkami już w środku. Całość przykrywam w ten sposób papierem do pieczenia, oczywiście go tam trochę docinam, żeby po trochu wystawało mniej więcej tak jak tutaj, z 2 cm poza rand. I przykrywam to pokrywką.
Po co jest papier? Papier kładę, ponieważ często na pokrywce, z racji, że ja akurat używam pojemników bez dziurek. Niektórzy robią dziurki w pojemnikach, inni nie robią, ja akurat nie robię. Generalnie papier zapobiega kapaniu z pokrywki na jajka, ponieważ wilgotność zbiera się na pokrywce i potrafi kapać nam na jajka, co jest niewskazane generalnie, bo mogą przemoknąć, tak? Więc papier temu zapobiega, chłonie dobrze wilgoć, oczywiście krople się na nim zbierają, natomiast to nie kapie. Także tak to wygląda od strony teoretycznej. Teraz pokażę Wam, jak wygląda gotowe pudełko już z jajkami w środku, które ląduje w inkubatorze. Tutaj mamy inny pojemnik z jajkami, który przed chwilą wyciągnąłem z inkubatora. Ten pojemnik od 10 dni jest w inkubatorze jakby razem z jajkami. No i jak widzicie, już tutaj zaczyna się pojawiać, jakby osadzać wilgotność, tak, na pokrywce od spodu. I właśnie temu zapobiega papier, tak? Bo im dłużej te jajka są w tym inkubatorze, tym tego jest więcej i zaczyna kapać nam na jajka, więc papier to jakby powstrzymuje. Dobra, otwieramy i zaglądamy, jak to wygląda w środku. No to otwieramy. No i tak wygląda znios po około 10 dniach inkubowania. Jak widzicie, używam spinaczy do prania, takich podstawowych, które mi przytrzymują jajka, żeby się nam nie przekręcały w momencie, kiedy je na przykład rozdzielę, bo się na przykład nie mieszczą do pojemnika, czy też po prostu samica je złożyła tak, że nie są sklejone z całą resztą. Ważne też, by jakby jajka nie dotykały do żadnej ze ścianek, ponieważ na ściankach, jak widzicie, też zbiera się wilgotność, która nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z samymi jajkami. No i cóż, to chyba tyle, tak? Jak widzicie, papier od spodu też jest wilgotny, natomiast tak jak mówię, nie kapie to na jajka, co zresztą widać, tak, są suchutkie. No i tyle. A, jeszcze ważna rzecz, warto taki pojemnik sobie przygotować mniej więcej na tydzień bądź dwa przed planowaną, przed datą, kiedy samica powinna złożyć jajka, z racji, że wsadzamy sobie wtedy taki gotowy już pojemnik z wodą ze wszystkim do inkubatora. I w momencie, jak samica nam złoży jajka, pojemnik ma już odpowiednią temperaturę, woda jest nagrzana, wszystko jest w takiej samej temperaturze, jaka powinna panować w inkubatorze. Więc wkładamy tylko jajka i bach, z powrotem do inkubatora. Także zamykam. Tutaj czasem nam ten papier może wyłazić, ale wtedy można go sobie bez problemu naciągnąć. Kolejna rzecz, tego oczywiście nie musicie robić, natomiast ja to robię, bo jest mi wygodniej. Po prostu tak, ja sobie każde pudełko opisuję na tej zasadzie. Czyli mam inicjały samicy i samca, datę, kiedy znios był złożony, tutaj mamy 9 stycznia, ilość jajek oraz wagę całego zniosu, tak? Są to informacje takie typowo dla mnie, no i oczywiście dużymi literkami na inny kolor wpisuję datę, kiedy jajka powinny się kluć, czy też kiedy ja planuję naciąć. No i tak to wygląda. Myślę, że jest to bardzo prosta metoda. Chyba najprostsza, jakiej używałem i zresztą no, sprawdza się u mnie bardzo dobrze. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, lajkujcie, oczywiście subskrybujcie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. No i cóż, do zobaczenia w następnym.